Marek Sawicki, polskie stronnictwo ludowe koalicja polska były minister rolnictwa, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej w studiu. Dziś dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy dzień dobry, na Dzień Bardzo się cieszę. Internet tym razem już nie będzie miał szansy spłatać nam figla, jeżeli chodzi o łączenie. Panie ministrze. Jan Strzeżek mówił, że daje Prawu i Sprawiedliwości czas do końca wakacji, jeżeli chodzi o kwestię uporania się z nepotyzmem w szeregach partii rządzącej. Czy sądzi Pan, że rzeczywiście pis do końca wakacji z tym problemem się upora? Jan Strzeżek tak samo nas bawi jak Jacek Sasin, jak sam premier Kaczyński, bo wiemy doskonale, że to hasło i ta uchwała kongresu PIS-u jest tylko po to, żeby była, nie po to, żeby była realizowana, bo minęło dwa tygodnie żadnych działań PIS nie podjął w tym zakresie. Informacja, którą podają młodzi z Polskiego Stronictwa Ludowego, jest informacją niepełną, będzie uzupełniana. I sam Jarosław Kaczyński zdziwi się, ilu kuzynów, krewnych i bliskich, ma współka Skarbu Państwa, o czym kompletnie nie wiedział. Czy pan, bo... że Jarosław Kaczyński nie zdaje sobie sprawy ze skali? W mojej ocenie nie zdaje sobie sprawy ze skali. Zresztą mhm. pamiętamy, jak w latach 2008-2015 bardzo mocno napiętnował tego typu zachowania. Robił z tego także konferencje prasowe, także występował z Trybuny Sejmowej i zapewniał Polaków, że to się więcej nie powtórzy, a okazuje się, że. Skala i sposób, w jaki to jest realizowane, yy, osiągnęło apogeum i i ja się nie spodziewam tutaj żadnych istotnych ruchów, bo Prawo i Sprawiedliwość ma jeszcze przed sobą dwa lata i nie po to dzisiaj ich ludzie obsiedli te wszystkie spółki i te wszystkie funkcje, żeby w tej chwili rezygnować. No, po prostu do końca muszą wyczerpać swój limit czasowy. Panie ministrze, jak pan odpowie na taki zarzut, czy taki kontrargument, który pojawia się bardzo często i w ustach polityków Zjednoczonej Prawicy i także tutaj u nas na czacie właśnie widzę. Pan Mateusz na przykład napisał, no PSL będzie mówił, o w tym sensie, że zawsze państwo też byli kojarzeni otóż, z partią, która o swoich ludzi też potrafi zadbać. Pani, pani redaktor, problem polega na tym, że wtedy, kiedy byliśmy w koalicji z Platformą Obywatelską, nasz udział w spółkach Skarbu Państwa był naprawdę znikomy. Nikt nie zajmował się wtedy y, udziałem Platformy Obywatelskiej. Wszyscy zajmowali się PSL-em, także Prawo i Sprawiedliwość, bo to od PSL-u głosów zależało, czy PiS będzie rządził, czy nie będzie rządził. A więc partii wówczas głównej opozycyjnej zależało na osłabieniu polskiego stronnictwa ludowego. Czyli więcej tłustych kotów było w platformie niż PSL-u. Oczywiście, PSL że tak. Mówię, proporcjonalnie, tak. Proporcjonalnie do poziomu, że tak powiem, układu w Sejmie i w rządzie, również Ale spółka pan, czym, skarbu o państwa o było to. W taki sposób i o czym my w ogóle rozmawiamy, że tak naprawdę w, przy okazji każdej władzy Otóż mamy pani do czynienia z tym problemem. I teraz pytanie, jak to zrobić, żeby to zjawisko patologiczne. Pani, Niczny, otóż pani redaktor, za jeszcze za naszych czasów było coś takiego jak konkursy. Czy one w 100% zawsze były rzetelne? Nie wiem. Natomiast były i każda osoba, która była powoływana na prezesa, wiceprezesa, dyrektorów, przez ten proces musiała przechodzić. A więc minimum kompetencji od tych osób było wymagane. Co, jaką decyzję pierwszą w 2015 roku po dojściu do władzy podejmuje PiS? Likwiduje konkursy. Na stanowiska zajmowane w spółkach Skarbu Państwa czy w administracji państwowej, po to tylko, żeby bez tego procesu rzeczywiście szybko obsadzić swoimi. I efekty są, więc chcę wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj tego w prosty sposób nie da się zwalczyć. Trzeba przywrócić normalne konkursy, trzeba przywrócić także otwartość. Zresztą jest. Gdybyśmy przyjęli ustawę. No, Panie redaktor, no i co z tego? Przyjęliśmy ustawę dotyczącą jawności majątków polityków i ich rodzin. Jest I, ustawa, nie i, tak? ustawa, I ustawa nie jest realizowana, bo poszła do Trybunału Konstytucyjnego, a pani Przełębska robi sobie z tego żarty i zwyczajnie do tego nie podchodzi. I do dziś nie wiemy, jaki majątek zgromadził no, nie, czyli pan nie premier się tego Mateusz Morabie. w polskiej polityce zwalczyć w takim razie. Myślę, tego, że da się, tak? jeśli obywatele będą rzeczywiście bardzo mocno wymagali od polityków realizacji ich zobowiązań z kampanii wyborczych. I dzisiaj trzeba. Jasno na powiedzieć, że PiS w tym zakresie bardzo mocno swoich wyborców oszukał. Panie ministrze, czy sądzi pan, że PiSowi uda się przepchnąć, jak to się, przepraszam, potocznie mówi przez Sejm, ustawę medialną? No bo Ryszard Terlecki już kilka dni temu mówił o tym, że większość wymagana jest, że już na tym posiedzeniu Sejmu trwającym rozpoczną się prace legislacyjne. Sprawa została przesunięta na 11 sierpnia. I teraz co dalej? Gdyby tak było, to z pewnością już byśmy głosowali nad tą ustawą. Nie dzisiaj, a wczoraj, w Aha. pierwszym dniu posiedzenia Sejmu, ale tak nie ma. Nie ma większości PIS. W mojej ocenie, PIS nawet nie chce tej ustawy uchwalić. Ta ustawa jest mu potrzebna w tej chwili do swego rodzaju negocjacji. Z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ustawy dotyczącej kodeksu postępowania administracyjnego, bo jest z tamtej strony bardzo silny nacisk. Mienie żydowskie. O tym. Mienie, mienie żydowskie, mhm. więc ma niby równoważną sprawę, w której Amerykanie się bardzo mocno angażują, bo dotyczy ona kapitału amerykańskiego, więc to jest jedna rzecz. Druga TVN, który tak. Mocno prowadził kampanię na rzecz Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, w tej chwili zajął się obroną swego pola i swoich interesów, a nie interesów politycznych jakiegoś środowiska. W związku z tym wszystkie programy informacyjne, jak obserwuję, w 50% poświęcone są właśnie tej ustawie, właśnie temu yy, yy, PiS tej, PiS? Zaczepce, tej zaczepce, którą PiS wykonał, ale ja jestem przekonany, że z pewnością nawet jeśli uchwali tę ustawę, to kapitał amerykański z niej zostanie wyjęty. Mm -hmm. Czyli Nie no, będzie przy to przyjęta poprawka porozumienia, który chcę rozszerzyć Poprawka? Tę poprawka na czy, OECD, to, tak? czy to porozumienia, czy kukiza, czy jeszcze w tej nie, chwili? Ale tak, kukiza jak nie zakłada wyłączenia Ameryki. Pani, Pani redaktor, brak Ustawa, wykupienia ustawa przez, poszła, przez poszła do komisji Kupraństwo. kultury i środków przekazu i w tej komisji, do tej komisji zgłaszane są różne poprawki z różnych środowisk i oczywiście PIS będzie mówił, że ze względu na ilość i charakter złożonych poprawek nie da się tego rozpatrzyć 11 sierpnia. Przesuniemy do września, a a na koniec września trzeba wydać koncesję dla tvn -u. 66 więc, dni zostało do tego, więc, a od 17 więc, miesięcy zostało w więc koncesja, więc koncesja zostanie wydana, a ustawa przestanie być potrzebna. I sądzi pan, że Prawo i Sprawiedliwość odpuści? Naprawdę? Oczywiście, że Puchając tak. Słuchając Marka Suskiego wydawało się, że no bardzo Prawo i Sprawiedliwość chciałoby mieć wpływ na treści. Pani redaktor, Marek Suski za chwilę znajdzie, zajmie się budową Pałacu Suskiego i będzie po prostu będzie zwyczajnie z tego, z tego wyłączony, więc zajmie się właśnie poszukiwaniem cienia Katarzyny drugiej. rozumiem, wchodzenia. że według pana wolność mediów w Polsce nie jest zagrożona? W mojej ocenie nie. W mojej ocenie jest to tylko i wyłącznie zaczepka na potrzeby zajęcia czasu i wypełnienia go w mediach e, Ale komercyjnych. Pan, że to jest dobry pomysł, żeby metodą kija negocjować cokolwiek ze Stanami Zjednoczonymi? No tak się PiSowi wydaje. To znaczy w ich pojęciu polityka godnościowa, polityka suwerennościowa polega na tym, że szuka się różnego rodzaju zaczepek po to, żeby później się rakiem z nich wycofywać. I w tej chwili jesteśmy na etapie rzeczywiście polityki rakowej, polityki mm -hmm. raka, wycofywania się zarówno z tej kwestii, jak i z kwestii związanej z wymiarem sprawiedliwości. A jaki pan zdaniem ta cała sytuacja może mieć wpływ na stosunki polsko Bo jest Taka teoria, nie wiem, czy pan słyszał, że ta ustawa medialna też jest po to, żeby prezydent Duda cały na biało mógł tę ustawę zawetować i w ten sposób otworzyć sobie drogę do lepszych relacji z administracją amerykańską, z administracją prezydenta Joe Bidena. Ale przepraszam bardzo, prezydent Duda już jest drugą kadencję i w tej chwili, jak widać, jego aktywność jest niewielka. Co prawda pojechał na olimpiadę, ale medalu pewnie. Osobiście sam stamtąd nie przywiezie. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że Amerykanie już nie będą wiązali przyszłości relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi z Andrzejem Dudą, więc tutaj nie widzę akurat miejsca dla pana prezydenta. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie związane z naszymi wspólnymi interesami, no to tak jak za poprzedniego pana prezydenta, PiS zrobił z Ameryką wspaniały deal dla Ameryki, bo nie dla Polski, bo przecież umowa na zakup czy to rakiet, czy, czy myśliwców. To jest jednostronny zakup bez żadnych offsetów, bez żadnych e, spraw. Technicznych czy, czy, czy inwestycyjnych czy Nawet remontowych, w Polsce, remont czy remontowych. będą robić filmy więc, więc, więc to jest to samo w tej chwili, jeśli chodzi o zakupy czołgów. No, jak można sobie do armii wprowadzić trzeci rodzaj czołgu, który nie będzie miał kompletnie zaplecza technicznego, remontowego w Polsce, tylko trzeba będzie je remontować w Stanach Zjednoczonych, bądź też od podstaw przywieźć być może w Niemczech będą remontowane te amerykańskie czołgi, ale nie w Polsce. Więc, mhm. więc wydaje mi się, że to. Kupowanie przychylności Ameryki za duże polskich podatników pieniądze jest kompletnie niepotrzebne, i gdyby wrócono do tych relacji polsko-amerykańskich, chociażby z czasów e, naszej koalicji i, 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 i prezydenta Obamy, to z pewnością tamte relacje były lepsze, i te wszystkie e, sprawy dotyczące Umowy na stały pobyt wojsk, na e, współpracę w ramach NATO, były zawierane, przygotowywane wtedy. Za ostatnich 6 lat w tej sprawie praktycznie nic się nie zadziało. Panie ministrze, czy sądzi pan, że rakiem, tak samo jak z kwestii ustawy medialnej Prawo i Sprawiedliwość, wycofa się z tego nieprzejednanego na razie stanowiska wobec e, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Do 16 e, sierpnia mamy czas na to, aby dostosować się do orzeczenia. Otóż w tej sprawie ja zadawałem pytanie już w wieczór, kiedy pan. E, Premier Morawiecki spotkał się z panią Ursulą von der Leyen. Co też pan premier obieca pani Ursulie von der Leyen? W tym I, okoliczności nie było żadnego komunikatu? I, i o czym i tym o tym czym spotkanie. i o czym nam nie powie. Mhm. I to, że nam nie powie, to mały problem, ale w mojej ocenie nie powiedział także Julii Przyłębskiej. Więc Julia Przyłębska wydała. Kuriozalne orzeczenie naszego trybunału. Kurator Piotrowicz raczej. Ale no wiadomo, ale, że ale, skrzydłami kto kto, już kto, kto kto wyznaczył Piotrowicza, no wiadomo, Pani Prezes. W związku z tym mam sytuację, w której w tej chwili pan premier złożył obietnicę tak jak w przypadku federalizacji Unii Europejskiej w lipcu i w grudniu ubiegłego roku tak jak w przypadku kwestii związanych z połączeniem praworządności z wypłatą pieniędzy też takie zobowiązanie Morawiecki złożył także złożył zobowiązanie w sprawie wymiaru sprawiedliwości teraz tylko szukają drogi w jaki sposób się z tego wycofać pani Pierwsza prezes, sądu, oczywiście, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, abdykowała de facto tymi oświadczeniami w dzisiejszej prasie publikowanymi, bo jako trzecia władza, władza sądownicza no, powiedziała, że w tej sprawie oddaje decyzję rządowi. Otóż wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości obowiązują. Wszystkie organy to jest państwa. Nie odbywały, dlatego Wszystkie że tak naprawdę władzę sądowniczą przekazała władzy e, Wykonawczy. wykonawczej. Wykonawczej. To jest, to jest abdykacja jednego z filarów demokracji. Więc mamy naprawdę duże zaburzenie ładu konstytucyjnego w Polsce i ono musi być szybko ten ład konstytucyjny musi być szybko przywrócony. To nie może być tak, że sądownictwo jest w rękach premiera, a niestety poprzez połączenie funkcji prokuratora generalnego i yy, ministra sprawiedliwości w rękach Zbigniewa Hołbory tak się stało. Mhm. Problem tylko polega na tym, że o ile trzeba było reforma, reformować sądownictwo po to, żeby obywatelom przyspieszyć yy, dochodzenie do sprawiedliwości, do, do, do orzekania, to mamy po reformie Zbigniewa Ziobry, mamy wydłużony okres oczekiwania na wymiar sprawiedliwości, na sprawiedliwość, a nie przybryżony. Nazywają to deformą więc, więc sprawiedliwości. Więc coś, coś niesamowitego, minister, co się ale dokonało. Z strony, yy, Małgorzata Manowska yy, mówi, że właśnie w ten sposób, zachowując się w ten sposób, zachowuje pewną neutralność. Ja przypomnę, mówi tak, rząd ma miesiąc na Informowanie, jakie środki zamierza podjąć, by wykonać wyrok? To nie powinna być moja decyzja. Zawsze spotkałabym się zresztą z zarzutem, że staję po jednej bądź po drugiej stronie konfliktu, a ja nie mogę stanąć po żadnej. Pani prezes ma rację, w tym sensie, że rząd ma miesiąc, żeby się ustosunkować do pisma Komisji Europejskiej, ale pani prezes nie ma ani chwili. W momencie wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości pani prezes musi to orzeczenie wykonywać. I to, co jest w jej kompetencjach, a więc kwestia także yy, regulacji, yy, Pracy Sądu Najwyższego to leży po jej stronie. I ona bezpośrednio, tak jak każdy sędzia, jest sędzią również europejskim mhm. i ją wyroki Trybunału obowiązują, niezależnie od tego, co powie premier. Ale jednocześnie mówi tak, że rozważa zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej. No więc widać wyraźnie, że jeszcze nie uzgodnili stanowiska politycznego. Chci, widać, chcieliby, ale boją się. I widać i widać tak? jak daleko, jak daleko polski wymiar sprawiedliwości sąd najwyższy został uwikłany w bieżące relacje polityczne i podporządkowanie partii rządzącej. Mm, jak to się skończy pana zdaniem? Czy my rzeczywiście powinniśmy obawiać się zamrożenia, czy wstrzymania wypłaty środków z funduszu Odbudowy? Y to będzie pełne wycofanie się polskiego rządu z tych wszystkich zaczepek i, 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 i sytuacji. Być może jeszcze będziemy mieli 2-3 miesiące do Bożego Narodzenia gry na zasadzie takiej, że pojawi się nowy projekt ustawy o nowej reformie Sądu Najwyższego, o nowym mhm. usytuowaniu Izby Dyscyplinarnej i będziemy się... A dobrze, ale będziemy to sejmie. tak przeciągać, panie ministrze, do końca roku, skoro pierwsze środki z funduszu mają być wypłacane już na przełomie września i października? No nie będą wypłacane, bo na razie póki co polski rząd wystąpił o to, żeby Krajowy Plan Odbudowy Polski był rozpatrywany po 15 sierpnia, czy tam do 15 sierpnia, mhm. a wiemy, że 15 sierpnia mamy wakacje. W Brukseli są wakacje, więc nawet odpowiedź rządu w sprawie y, wymiaru sprawiedliwości i orzeczenia y, Tsułe nie będzie tam przez nikogo rozpatrywana. Pierwszych informacji możemy się spodziewać w mojej ocenie dopiero w połowie września, więc rząd tutaj kupuje sobie czas, a w międzyczasie będzie musiał urobić opinię publiczną i także się środowisko gniewać. jak będzie swoim wyborcom wycofanie się z. Tak Znaj, Znajdzie jakiś inny element suwerennościowy i znów będzie opowiadał, że wstał z kolan. Tylko tak jak mówię, w przypadku chociażby kwestii związanych z federalizacją Unii Europejskiej, nikt poza Mateuszem Morawieckim po 1989 roku nie zrobił tak dużo na rzecz federalizacji Unii, jak zrobił Mateusz Morawiecki. Bo on się zgodził na pozatraktatowe poszerzenie kompetencji Komisji Europejskiej i potem był zdziwiony, że ta sama Komisja Europejska w trybie pozatraktatowym chce regulować. Yy organizację Sądownictwa Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce. No niech się nie dziwi, jeśli w sprawach o wiele ważniejszych zdecydował się na pozatraktatowe poszerzenie tych uprawnień, no to teraz niech się nie dziwi, że komisja w tej sprawie występuje, jakby obchodząc pewien element traktatowych możliwości i kompetencji własnych, powołując się na kwestie związane właśnie z dostępem do sprawiedliwego, bezstronnego sądu. Więc niby, niby no dobrze, nie pani... kwestionuje organizacji Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce, ale kwestionuje niezależność sędziów. Panie ministrze, pan uspokaja, mówi, że, że rząd się wycofa z tego twardego stanowiska, no ale wybitni profesorowie, profesor Łętowska, profesor Coll, profesor Strzębosz, oni mówią, że de facto ten polexit z takiego formalno-prawnego punktu widzenia już się rozpoczął. On się rozpoczął, ale nie znaczy, że on ma się zakończyć sukcesem. W każdej chwili można się z tego polexitu wycofać, w każdej chwili można te wszystkie błędy i uchybienia naprawić, bo ja przypominam, że jeśli PiS chce, to w ciągu 48 godzin. Co prawda teraz Senat może to przedłużyć o miesiąc, ale w ciągu miesiąca może każdą ustawę przeprowadzić, więc ja nie widzę tu żadnego problemu, żeby przywrócić ład w wymiarze sprawiedliwości, żeby zrezygnować z sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, żeby zrezygnować z Krajowej Rady Sądownictwa powoływanej w trybie niekonstytucyjnym, żeby zrezygnować z Izby Dyscyplinarnej, która. Ale Zbigniew Zióbro, nie ma... ale tego nie odpuści. Ale przepraszam bardzo, to nie tylko Zióbro, bo kwestia Izby dyscyplinarnej to jest projekt pana prezydenta, który najpierw ustawę o reformie sądownictwa Sądu Najwyższego zawetował, a potem przez własną ustawę, w której to właśnie pan prezydent zaproponował powołanie tej izby, która dzisiaj jest przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Więc czas najwyższy, żeby rzeczywiście pan prezydent jako prawnik z panem Kaczyńskim i z panem Ziobro ogarnęli się i wrócili na konstytucyjną drogę stanowienia prawa. Optymista. No inaczej być nie może, no panie redaktor, z każdej sprawy jest wyjście. Jeśli pięć razy nie udało się wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, to za szóstym razem udało się wybrać, ale tylko dlatego, że znaleźliśmy kandydata. Ale zaskoczyło poza panie pandyjnego. a propos rzecznika Praw Obywatelskich nowego takie niejednoznaczne podejście pana profesora Wiązka do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanych sędziów dublerów. Ale trzeba jasno powiedzieć, że pan prezes, pan, pan yy, rzecznik praw obywatelskich, pan profesor Wiązek, jasno mówił, że on jest powoływany na rzecznika praw a nie idei. Więc on nie będzie się wypowiadał w sprawach politycznych i nie powinien w mojej ocenie, natomiast powiedział, że każdy obywatel, który będzie miał naruszone prawa konstytucyjne w Polsce może liczyć na jego pomoc. No dobrze, tylko pytanie czy będzie te sprawy oddawał do trybunału, którego e, na przykład Adam Bodnar nie uznawał. Ale to może oddawać do trybunału, może oddawać ewentualnie także do trybunału sprawiedliwości, jeśli hmm. polskie orzeczenia będą e, No dobrze, to dwie sprawy panie, panie minister jeszcze Przemysław Czarnych został obroniony, no nikt nie jest zdziwiony tym faktem, pozostaje nadal ministrem edukacji i nauki. Uważa pan, że to jest niebezpieczne dla polskiej młodzieży i dla polskich dzieci? Uważam, że minister Czarnek niestety dostał za dużo władzy, bo tam jest i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mm. i Ministerstwo Edukacji. I pan minister Czarnek niestety nie ma cech urzędnika, organizatora pracy tych resortów, tylko ma wybitne cechy polityka i człowieka, który. Ideologa, panie. Ideologa, tak, ideologa nawet, tak, nie boję się, tak, się tego powiedzieć. I, I rzeczywiście tą niebezpieczną ideologię wrzuca w przestrzeń publiczną. Mało tego mnie kompletnie zdumiewa już, jako starszego polityka, sytuacja, w której Pan minister Czarnek w każdym działaniu y, organizacji pozarządowych, w każdych decyzjach rad rodziców widzi zagrożenie seksualizacją. To jest wręcz jakieś... To Freud może by coś powiedział na ten temat. Ja, ja, myśl, ja myślę, że tutaj by się jakiś specjalista z dziedziny medycyny przydał, psycholog może, może psychiatra, żeby rzeczywiście zbadał te obsesje i pana Czarnka i też niektórych jego kolegów, bo to rzeczywiście staje się męczące. No dobrze, tylko pytanie, to mamy jakby zdiagnozowany problem, tylko co dalej? No, no bo jednak Przemysław Czarnek te ideolo ideologizację do szkół redaktor, chce wprowadzić i ma Pani otwarte redaktor, drzwi. Pani redaktor, póki co jeszcze Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce w sposób, do władzy w Polsce doszło w sposób demokratyczny. W związku z tym obywatele, my wszyscy musimy się zastanowić, czy za dwa lata taka władza i taki Czarnek jest nam potrzebny, czy nie. Czy zgadzamy się z tym? Bo czasami zapominamy przed wyborami o tym, co się działo ale w okresie... Ale wie pan, ile przez dwa lata w szkole można zrobić? Wiem. Wiem, ile można zrobić szkody. Szkodę już wyrządzono, bo pani redaktor, po ja 20 w latach... Nie szkody, w szkole. Ale szkody, tak. Szkody w szkole, pan dodał. Tak, rozumiem. szkody w szkole. Bo... Likwidacja gimnazjów, które no w ocenie także tych wszystkich instytutów międzynarodowych badających poziom wykształcenia młodzieży w Polsce, ta ocena gimnazjów po 20 latach była świetna. Mhm. Była, polska młodzież była doskonale wykształcona. Okazuje się, że. Zdecydowano, reforma Zalewskiej, jak mówię o deforma Zalewskiej, jest kontynuowana dalej przez ministra Czarnka, więc to jest niebezpieczne i, i chcę wyraźnie podkreślić, że kwestia próby jakby oddania pełnego władztwa kuratorowi, a niektórzy mówią prokuratorowi, który będzie to ścigał. Jest ręczne sterowanie. No to jest ręczne o. sterowanie szkołą. I, I ciągle zastanawiam się, dlaczego w Prawie i Sprawiedliwości jest taka chęć do powrotu do czasów. No bo chcą w, wychować komunizmu. nowego człowieka, Ale pamiętamy, to były właśnie lata 50., gdzie też yy, za, 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 za cel postawiono sobie wychowanie nowego człowieka. Wychodowanie nawet chyba nawet lepiej by brzmiało. Więc, więc myślę, że to hołdowanie tamtej epoce, tamtym systemom tamtemu sposobowi jest zaskakujące, zadziwiające. Ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński wychowany w latach 60., -tych, 50., -tych, że on pewne nawyki z tamtego okresu przenosi. No ale minister Czarnek jest o wiele młodszy. Przecież jest tam wielu 40-latków, którzy z tamtego okresu nie powinni winić już nic, a mimo to chętnie do tamtych rozwiązań tak kobiet. To rzeczywiście sytuacja bardzo trudna. Panie ministrze, zostawmy ministra Czarnka i jeszcze dwa słowa o powrocie Donalda Tuska. Jak pan ocenia tych kilkanaście Dni od, od 3 lipca. No. Rzeczywiście to jest y, polityk, który w tej chwili pomoże y, opozycji poprawić notowania. Nie wiem, czy pomoże, natomiast ma już jeden sukces udało mu się skutecznie podzielić Lewicę i, i Lewica nie jest silniejsza, a słabsza, więc y, także osłabił bardzo mocny ruch Szymona Hołowni, więc w tych notowaniach y, platforma swoje y, notowania poprawiła, natomiast y, Lewica, Lewica i y, Szymon Hołowni sporo, sporo tego, co widzę. Nie, pani redaktor, bo jestem przeciwnikiem powrotu do wojny tuskaczeńskiej. Jestem przeciwnikiem. Aż ta wojna się nigdy nie skończyła. A, a, no, przepraszam bardzo, ale już nieco, nieco stygła, nieco słabła. I dzisiaj potrzeba na polskiej scenie politycznej właśnie ruchu centrowego Koalicja Polska-Polskie Stronnictwo Ludowe, które z tych elementów i Platformy i PiSu wyjmie to, co dobre. Co może łączyć, a nie to, co tylko dzielić. Bo przyszłości naszych dzieci i wnuków nie zbuduje się na ciągłych podziałach i ciągłym kopaniu tego głębokiego robu. Więc tak jak udało nam się w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich znaleźć porozumienie we wszystkich środowiskach politycznych, tak teraz szukamy Ale, porozumienia pan, wokół spraw. Bo yy, jeśli... Na przykład w wyborach w Rzeszowie. Jak opozycja poszła razem, to udało jej się zwyciężyć. Panie redaktor, nawet gdyby tam opozycja nie pojechała. A byłby ten kandydat też by wygrał. Więc opozycja, powiem szczerze, że w mojej ocenie bardziej no rozumiem, ogrzała że pan konsekwentnie się. konsekwentnie nie ulega tej idei, o której mówi Tusk i o której mówi Rafał Trzaskowski i wielu też innych polityków Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko na no, takiego wspólnego frontu opozycji. Tak? Nie, dlatego, pan, że dlatego, nie dlatego że ten wspólny front opozycji proponowany przez Platformę Obywatelską jest to tylko antypis. A ja oczekuję rozmowy na tematy, które są ważne dla Polaków. I jeśli pan premier od trzech miesięcy jedzie i zakłamuje, tak jak mówi. Jarosław Kaczyński, Polski Ład w terenie, to ja jestem zwolennikiem położenia projektów ustaw w Sejmie. Tak jak chociażby kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych, ustawa leży. Emerytura bez podatku, ustawa leży. Niech premier Morawiecki nie szuka poparcia Uzbigniewa Ziobry i Ugowina, tylko niech. Powie Dobrze, pani o, marszałek, o procedujmy ustawę. nad ustawą. To jest tak jak kwestie związane chociażby z tym porozumieniem z Kukizem. Pan premier Kaczyński się porozumiał, ja położyłem dwa projekty ustaw. O sędziach pokoju i o dniu referendalnym. Oddajmy głos obywatelom. Wokół tego na pewno jesteśmy w stanie zorganizować no dobrze, większą minister, grupę ale obywateli i 3 lipca. Yy, trzeba może chwilę poczekać jeszcze też na kwestie programowe. Ale, ja ale pani redaktor, ja już powiedziałem, że ma pewne sukcesy, bo rzeczywiście wzmocnił Platformę, osłabił Lewicę i Szymona Hołownię, więc yy, nic, nic to nie zmieniło w zakresie praktycznie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Yy, Jarosław Kaczyński czekał na powrót Donalda Tuska, bo w każdej kampanii... może pan się po prostu boi, że Tusk was zje? W każdej kampanii Pani, pani redaktor, Tusk próbował nas zjeść przez 8 lat, jakoś mu się nie udało. Więc y, wydaje się, że dla naszych partnerów koalicyjnych, z którymi tworzymy rządy, jesteśmy jakoś niestrawni, bo wszyscy próbują nas zjeść, a okazuje się, że co wybory. Y, inne, inne mniejsze partie zginęły, a Polskie Stronnictwo Ludowe jest. I zapewniam Panią, że w tej chwili projekt, który budujemy od 2019 roku, Koalicji Polskiej, tego umiarkowanego centrum. Na razie w sondażach nie cieszy się powodzeniem. Spokojnie, więc ja też do sondaży podchodzę z dużym umiarkowaniem. Oczywiście. A to prawda, że Wy jesteście akurat zawsze w sondażach niedoszacowani. Więc poczekajmy, przyjdzie czas kampanii, pokażemy co proponujemy.